Zarejestrowanych prawie 50 niebieskich kart. W ubiegłym roku ponad 600 przeprowadzonych konsultacji w ośrodku interwencji kryzysowej. Problem przemocy w rodzinie nie omija powiatu krośnieńskiego. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie powstał autorski program na najbliższe 4 lata, który temu problemowi ma przeciwdziałać. Jest to temat, który często traktowany jest jako wstydliwy. Ofiary niejednokrotnie nie mówią o nim, ukrywają swoje traumatyczne przejścia, co uniemożliwia pomoc w wyjściu z opresji. Czasem trwa to naprawdę dosyć długo, żeby one podjęły decyzję, że to już jest koniec, tak? że nie pozwolę dłużej się tak traktować. Ale to jest długa. Praca psychologów, terapeutów, prawników, pedagogów. Którzy... Którzy przepracowują ten temat z ofiarami przemocy. Jest to faktycznie bardzo, bardzo trudne, ale zawsze zachęcamy, żeby przyjść i porozmawiać. My jesteśmy tutaj otwarci, mamy naszych specjalistów, gdzie można przyjść i porozmawiać. Jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i pedagogiczna. I ten program, który w tej chwili jest w konsultacjach, między innymi. Pozwala nam na wprowadzenie też i nowych metod pracy i współpracy wszystkich jednostek działających w tym obszarze. Co ciekawe, program zakłada także pomoc osobom, które stosują przemoc i nie potrafią inaczej funkcjonować w środowisku rodzinnym. Uważam, że jest dobrze napisany i że będzie skutecznym narzędziem w pomocy tym osobom oraz temu, żeby przeciwdziałać przemocy. Należy zwrócić uwagę na to, że przemoc domowa nie dotyczy tylko kobiet także mężczyźni są ofiarami takich prześladowań. Wobec panów też stosowana jest przemoc, tylko im się jest trudniej przyznać. Tego typu programy są doskonałym materiałem umożliwiającym pozyskanie środków zewnętrznych. Ministerstwo przygotowało program z pulą wojewódzką na poziomie 3 milionów złotych, w który doskonale wpisuje się program przeciwdziałania przemocy. Dodatkowe wpływy do ubogiej kasy powiatu to jeden z celów na tę kadencję. Jestem przekonany, że tutaj w powiecie groźnieńskim, jeżeli chcielibyśmy realizować zadania również inne, ponad to, które ustawowo są nam przepisane, to faktycznie musimy pozyskiwać środki finansowe. I pozyskanie środków na program osłonowy, jestem przekonany, że będzie takim być może preludium do kolejnych pozyskiwanych środków, bo jestem pewien, że one się pojawią. Procentuje tutaj doświadczenie pracowników, a dodajmy, że Radosław Sujak jako wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego zajmował się tego typu kwestiami. Projekt przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych można się z nim zapoznać wchodząc na stronę internetową starostwa powiatowego w krośnie odrzańskim